Witajcie, ja jestem Doknes, a to jest kolejny odcinek na moim kanale serii Minecraft. Link do wszystkich odcinków macie w playliście, która znajduje się w karcie w prawym górnym rogu ekranu. I dzisiaj, słuchajcie, odkryjemy sobie tajemnicę villagerów, ponieważ tak się składa, że no niestety, ale ci villagerowie się tutaj bardzo mnożą. No i to jeszcze jest nic, ok? To jeszcze mi nie przeszkadza. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ci villagerowie uciekają po prostu z tej klatki i ja po prostu nie wiem jak. W sensie, no niby jest ta konstrukcja taka bardzo niestała, no ale umówmy się, no nie powinni mieć w ogóle takiego prawa. Dlatego dzisiaj wraz z detektywem, dealerkiem. Cześć, dealerek. Gdzie jesteś? Tu. Cześć, siemaneczku, o nie! Czemu ty masz strój policjant? Masz przestery, czemu masz policjanta? A co, masz coś do policji? Nie. A to, tak. To może dlatego, że u ciebie niedługo będzie odcinek więzienia na kanale. Ojeju, dobra, nieważne. Także, dealer, ja ci pokażę może to jaki... Nie mogę wejść. Daj, walnę ci go to może. Nie, przestań mi walić konia, chcę przejść. Dobra. Nie przejdziesz z koniem, stary. Specjalnie to zrobiłeś, co? To jest taki męski problem. No dobra, chodź tutaj. Teraz dobra. Tak. Popatrz, wiesz jak działa moja farma w ogóle? Nie. W sensie ale tutaj się... Ją i zrobię dla siebie. Tutaj się rodzą villagery i one wpadają, małe villagery, do tamtej dziurki. Ale jak one się rodzą? No bo tutaj jest ten, dwóch tam trzech villagerów, no jeden cały czas zbiera zboże, daje drugiemu, nie? I ten, i oni, ja się karmię, to potem mogą się ten rozmnażać, o. Aha. No, no i rodzą dziecko wpada do tej dziurki. Masz dziecko? Weź zjedz to. Nie mam dziecka. Zjedz to. O, teraz możesz znowu urodzić dziecko. O nie, dobra, nie. One wpadają do tej dziurki, jak urosną, to potem wypływają tą wodą na górę. I na górze jest taki magazyn tych villagerów. Na górze? Tylko, gdzie na górze? No tam na górze, w sensie... Dobra, chodź dealer, bo ja nie mam czym się tam wkopać. Zobaczyć villagerów. Dobra, to czekaj, ja tutaj zrobię ładne schodki, bo i tak... Ale powiedziałem... Powiedziałem ładne schodki, dealer, czy nie powiedziałem ładne schodki? Tam mieszkają tam. No, widzę ich. No to już ci to mówiłem w sumie, wiesz, dealer? Żyją. I teraz powiedz mi, jak one stąd uciekają, w sensie... Którędy? Cześć, dobra, to ja się wczułam w villagera, jestem villagerem. O nie, ale masz przestery, dealer. Przepraszam, czekaj. Aha. O, dobra, już nie mam przesterów, mam przestery? Nie, ale teraz może by się fajnie wyboduje się przybliżył do mikrofonu. Dobra, bo chodzi o to, że teraz jak jesteśmy villagerami, to musimy, skoro staliśmy się villagerami już, prawda? No, bo staliśmy się, no. Tak, to teraz musimy stąd uciec. I gdybyś był villagerem, co byś zrobił? Co byś zrobił, gdybyś był villagerem? Pomyśl. Co byś zrobił, gdybyś był villagerem? Gdybyś był villagerem, co byś... Co no, byś rozmnażałbym się. No dobra, to daję, czekaj, to ja ci dam jedzenie. Ale nie! O Boże! Coś ty zrobił! Ja mam taką aplikację na komórkę, że klikam guziczek. Tak! O, patrz! Uciekam stąd! Doknes, uciekłem! Ale ty wpadł... Ale ty tam dzieci się właśnie rodzą. Ja uciekam do góry. No ale właśnie one ma... Chyba znalazłem błąd. Tak? Tam jest wyjście? Mhm. Jak to? Posuń się. Tu jest jedna... że moja farma villagerów. O nie, no dealer, nie... Nie ma wejścia, moje villagery. O, ale mam... Nie rób se jaj, dealer. W sensie, damn. Ja tu umieram. Przestań, nie dawać. Ale... Ała. Umierasz naprawdę? Nie, dobra, tylko masz farta. Mogę twój kanał odzyskać? Bo... Nie. W ogóle... To są... stary, jakie zazdro, jakie ty masz fajne tych villagerów. Pomóż mi to zrobić kiedy. Czemu one mają niki po rosyjsku jakieś? Kaptor Pao. Nie, to jest kartografer, on może sprzedać mapy. On może sprzedać mapy do wszystkich Enchantment miejsc. Book, Future Falling, aha, to... Future Falling, Doknes. Dobra. O Jezu, badanie przyszłości, no dobra. No, o, tu jest wyjście, Doknes. Serio, no, tu jest wyjście. Czekaj, bo ja tutaj... Tu jest wyjście. O, widzisz? O nie. Do. Ale dealer, ja mówię całkiem serio, w sensie one... Gdzie ty jesteś? Ty jesteś tu. One... Ja sobie przychodzę, a tutaj sobie stoi zawsze villager. Oj tam. Od razu villager. No, no tak. To może zabij tych villagerów, którzy wyszli i zobaczysz, czy oni będą znowu wychodzić. W ogóle, a propos zabijania, tutaj muszę ich trochę ubić, bo w sumie... nie żeby coś, ale niezbyt mi się podoba to, że jest no, tutaj ich aż... To jest straszne, ty o Jezu, ile ich jest, serio. Zrobiłem sobie obóz koncentracyjny villagerów. No, bo ty tworzysz tych villagera, potem je zabijasz. No ale... Więzisz w jakiejś małej klatce, oni chcą uciec, a ty ich chcesz wybijać teraz. Ale to ja powiedziałem, że mają się nie rozmnażać, ich wina, że nie posłuchali, no. No ale nie powstrzymasz natury, biologii i w ogóle takich spraw. Oni nie pragną, oni chcą siebie kochać. Dealer. O, ty ich kadesz, może mi pomożesz, co? Bo ich jest tutaj ewidentnie za dużo. Doknes jest największym zbrodniarzem wojennym roku. Dealer. O. Słuchaj. Nie, ja stary się nie bawię z tobą w mordowanie biednych wieśniaków. Co, że jesteś z Bielska Białej, nie znaczy, że masz prawo mordować ludzi ze wsi. Takie wielkie miasto się znalazło. Bielsko-Biała. Tak. Co, już wieśniaków mordujesz? Nie, skąd? Wcale, tylko po prostu odsyłam ich do lepszego świata, tam co gdzie nie będą... że twój pradziadek nie był wieśniakiem? A może ja nie miałem dziadka nigdy, Może... Jesteś z... O mój Boże! Może z dziupli wyszedłem. Z dubli. Nie, z dziupli powiedziałem. Powiedziałem z dziupli. Z dubli wyszedłem. Doknes z dubli wyszedł. Dobra, sorry. Ojeju. Co tam, Doknes? Gdzie jesteś? No właśnie, zabijam tych villagerów, nie? Żeby oni się... Albo, wiecie co? Zostawiam tutaj jednego villagera, ale problem jest taki, że tutaj będzie jeden villager, to on będzie mi dawał cholera za mało chleba chyba. Co ty tam robisz, dealer? Dubek jakiś tutaj się skraił. O nie, serio? Wprowadziliśmy to coś do domu? Ej! To jest Arkadiusz Marek dorosły, on... Ej, on urósł! On urósł, pamiętasz go? O mój Boże, on mnie nienawidzi! Czemu chcesz swojego tatę zamordować? Przestań, nie! Nie dziwię się! Jestem twoim tatą! Przestań, o nie! No dobra. Nie wyjdzie stąd. Zgubisz do Jerry, on wyjdzie. Nie zgubi. Ojeju. Mojego bici nic nie zrobił. A właśnie, zauważyłem, że creepery nie wchodzą przez drzwi podwójne. Chyba jak, pamiętasz, jak ci w te, nie, pamiętasz, ci wprowadzałem creepery do domku, to nie wchodziły. No, pamiętam. Zombie villager też ma problem. A... no... widać... A, czemu mnie bijesz? Jestem twoim ojcem! Co ci zrobiłem? Możesz mi tutaj nie skakać po tym moim polu? Ale to on, to ten dziecko nasze zwyrodne, które nas nie kocha już. Arkadiusz Marek, no brzmi ewidentnie jak jakiś dres. To jest złe dlatego, że ci źle nazwaliśmy? To nie nasza wina, że jesteś różowy i masz pleśń na twarzy. O Jezu. Przestań, nie dotykaj mnie. Wdał się w ojca widać. Kochałem cię jak syna, mimo że byłeś moim synem. Nie rób mi krzywdę, Arkadiusz Marek. Aureliusz, to był Marek Aureliusz, a nie Arkadiusz Marek. Arkadiusz Marek to był. Nie, to był Marek Aureliusz. Dealer. Co ty gadasz? No tak, dlatego że ja go nazwałem. W ogóle ty może wyjdziesz w końcu z tej klatki? Nie, ja tu chcę dojść do pojednania z moim synem. W ogóle, czemu pigmeny nie biją villagerów? No dlatego, że to są pigmeny, a nie zombie same. Arkadiusz Marek, koniec z tobą. To była za późno na aborcję, to nie była aborcja, to było zabójstwo na pewno. Ej dobra, nie bij mnie, bo ja tej... Wyjdź już stąd! To była najpóźniejsza aborcja świata. Wyjdź już stąd. Potworny. O, one się kochają! O nie, trzeba ukrócić ich miłości. Yes. Nie będziesz mi tutaj zakochańców zabijać! Już za późno. Ała, ała, mam mało życia, dealer! Ej, Doknes, chcesz prezent? Nie. Chciałem ci dać Totem of Undying. A to tak, chcę! Nie, nie chciałeś. No chcę, dealer, no daj! Jak mnie zabijesz, to dostaniesz. Doknes. A nie, bo przecież to się zmarnuje! Ha, brawo, już. Jeszcze jedno uderzenie, ci zostało, stary. Jedno uderzenie i byś nie. A teraz to może dostaniesz. Ludzie, czy dasz Doknesowi jeden Totem of Undying? No. Może pisać mi w komentarzach. O jest. Musisz stawić łapkę w górę, jeżeli tak. Jeżeli nie, to też łapka w górę. Okej, napisz jaki masz kolor łapki w górę, jeżeli masz niebieski albo zielony. To znaczy, że jesteś fajny. I możesz się napisać to i jedna osoba, która ma niebieski, bo to akurat tak 30% osób ma niebieski kolor, to jedna osoba dostanie możliwość powiedzenia, czy Doknes dostanie możliwość dostania ode mnie Totem of Undying. Ej stary, nie wiem czy ty wiesz, ale Mob Grinder w ogóle widziałeś? No. Działający. Działający? Działający. O mój Boże, pokaż! To gdzie ty jesteś? Ja jestem w twojej wieży, bo ja tu nigdy nie byłem. Z wieżami jestem zachwycony. A to ja ci coś fajnego pokażę. To czekaj na tej wieży, okej? Okay? No tam idę do ciebie. Na dole. Ale ja wchodzę na górę akurat. O mój Boże. Znaczy w sensie, chodź na ten, na dół tej wieży, nie? Ale żeby w wieży być. Na dół tej wieży? O! Dół czy dół? Popatrz. Dealer, chodź tu. Yeah. Tu jestem przecież. Myślisz, że tutaj... nie bij mnie, bo tam myślisz, że ta furtka stoi przypadkowo? Tak. W sensie, popatrz tam nie, na pewno nie ma wejścia na dół. Na pewno nie ma, ja nie wiem. O nie, nie trafiłem sobie. Nie ma tutaj wejścia na dół, na stówę nie ma. O w dupę jednak jest. Fajne, nie? Fajne to! No to teraz idziemy do Mobgrindera, chodź. Ogólnie, bo ten co tutaj był... Wreszcie, bo ty mówiłeś, Dealer, no ja mam dużo złotych bloków, to możemy zrobić te schody zasilane do ciebie do końca, ale czemu nie robisz? Aha, no bo wiesz co, jednak już nie mam, bo robiłem kurs jabłka, by ten... I po ty głupi je... Ty zrobiłeś zbroję złoto, ty jesteś głupi, stary. Ale nie zrobiłem, tylko zdobyłem, ją! 5 sekund. Zdobyłem ją! O, chodź tutaj, no chodź, nie bij, bo mam mało życia, no. Dobra. O. A poza tym mi się bardzo ładnie komponuje z koroną. Nie bij, mam 2 serca! Stary, większość ludzi ma 1 serce i żyje... O Jezu. Lat. Patrz. Tutaj. Ty pomyśl, stary, masz 1 serce, a tyle już lat żyjesz, nie? Ojeju. Ładnie? To... Fajnie? Czekaj, bo tam... Znaczy, bo one się wstydzą bardzo ogólnie. Nie rób tak, bo to zepsujesz, no. Nie, po prostu nic nie widziałem. Ojeju. Ogólnie to jeszcze dużo expa sobie nabiłem, tylko one się boją wychodzić jak widzą przy dali. Czemu to 32 śmierci, Dealer? Bo miałem live streama, gdzie ginąłem cały czas przez godzinę. Aha. I zginąłeś 21 razy? Tak. Aha. W ogóle, co tu robi zombie? Ej, bo ja... Zalej to wodą i puść serwer. Ale to jest zdane na mnie, w sensie wiesz, bym ci teraz powiedział, że zalałem wodą? Nie, ale zrobisz to, prawda? Co za debil! Wskoczył do świetnika bez zastanowienia! Ale nie wiedziałem, że świetnik miał jakieś przejście. Weź to. Zalałeś już? Nie. To weź tam, albo zbierz wiaderkiem nawet. No chcę to zebrać wiaderkiem, ale nie wiem czy się będzie dało. Nie, nie da się, bo jest za głęboko. To musi tak się wykopać troszeczkę. O Boże. Nie chcę ginąć. Co za debil? Nie chcę ginąć. Okej, Doknes. Słuchaj, no już. Życie. Jeżeli przeżyję, to dostaniesz ten Totem of Undying, dobra? Już. Bo i tak uratować moje życie. Już. Okej. Teraz to się duszę. Okej, już nie. Okej, dzięki Doknes, to już ci daję mój Totem of Undying, bo uratowałeś mi dupę, więc to jakby było twoje. Aha, dobra, nieważne. Zostań tam. Nie no, żartuję, chodź. Ruszaj, bo ty się dać wyżej. Nie ma to. No chodź, bo teraz tam lawę wyleję. Wyrzucaj Totem of Undying, teraz. Wyrzucaj go. Stary, mam go w lewej ręce, nie mogę tak wyrzucić. O, możesz. Nie mogę. No wyrzuć, bo jak nie, jeszcze raz i lawę wyleję. To są stare pieprzone tortury, ja to w lewej ręce, nie mogę tego wyjść. Tak. Dawaj jeszcze raz, bo ja czyli lawę wyleję. Spokojnie wyjść i wtedy... Dealer. Ej, co ty O nie, Dealer! O nie! Wracaj tu! Nie! Torturowałeś mnie, nie wracam do ciebie. Rozumiem, czemu Marek Aureliusz był taki zły na ciebie. Dlatego, że stary, jesteś złym ojcem. Jesteś złym ojcem i torturujesz swoje dzieci zamiast być z nimi blisko. Ja zrobię swój własny domek pod twoim. Tu za głęboka przemowa. Przynajmniej to, że tobie się to nie podoba. O, to jest też spokój, pieprzyć konsekwencje. Nie da bardziej z stylu pieprzyć rodziców. O Jezu! Mam już 13 lat, jestem samodzielny. Oj co? Myślisz, że mi tu źle? Mam własny domek. Dobra, ale moją półpłytkę to ty mi oddaj. Auć. Półpłytkę? Półpłytkę. Trzymaj swoją półpłytkę. Ale już ją mam. Zatrzymaj tą półpłytkę. A nie mam jej jednak. A, bo to nie ma półpłytka. O kurczę. To I co ty, Dealer, tutaj masz zamiar teraz mieszkać, tak? Tak. Zaraz zrobię łóżko i crafting table. I będę tu żyć. A ty nie buduj się w moim domu. Ale stary, już jest ten tytuł. Popularny youtuber w czasie do śmietnika. Słowenia był dealer, nie ma dealera. No stary, bo... To jest długa historia. Co to było? To jest przycisk, który mam z meet-upa jeszcze. Wygrałem. Słuchajcie, wygrałem myszkę. Za 200 zł, jestem bogaty. Doknes, wszyscy piszemy Doknes, gratuluję ci so much. W ogóle to się trzeba pozbyć, dealer, bo ja tak jakby... Czego chcesz się pozbyć? O, ciebie. A, ale ja tak jakby nie rozumiem. No nie, co pod domem są. Jezu, weź. No stary, ale, sorry, ale jeszcze no bo ja nie za... Będziesz ranić moje uczucie, już jeden pokój zrobiłem w twoim domku, daj mi zrobić swój własny domek w moim domku. Nie mów, że ci to przeszkadza, no. No, będę spokojny, będę cicho tutaj. Ja tylko sobie żyję, dobrze, okej? Okay? Nie ma przejścia, zrobię oddzielne wejście. Po prostu chcę mieszkać z tobą. Którędy te potworki uciekają, no. W sensie te villagery. Ja sobie buduję swój domek. Jakąś podłogę ładną mogę zrobić. Ojeju, naprawdę dealer to robisz? Nie. Nie zabrzmiało zbyt przekonywująco. Co ty, ja budować się w cudzym domku? To była zbrodnia! Chyba nie. Czemu jesteś w moim domku? Ale to ty jesteś w moim takim jakby... Nie, jestem pod twoim domkiem, w moim domku. I oje podłogę właśnie. Okay. Czemu budujesz się w moim domku? Znowu zrobisz mi słup, kolumny, ja nie chcę kolumn. Okej. Ja wiem, że chcesz pomóc, ja wiem, że jesteś stary budować dekoracje w moim domku. Ty miałeś całą serię z dekoracjami, ale stary to jest mój domek i ja nie chcę, żebyś tu budował, jakby to powiedzieć, swoich struktur. Okej. Dzięki, bo po prostu był mój domek, a nie... No będą mi mówić, że Doknes ci pomogą w budowie domku, a ja nie chcę nic, swój domek. Okej, dealer. O, Doknes. No to świetnie w sumie się tam bawisz, nie? W sensie... Dealer to jak Harry Potter, tylko że zamiast pod schodami to mieszka pod podłogą. Okej, ja zrobiłem już swoją podłogę. Chcę zrobić ścianę. Mogę jakieś pożyczyć itemy? Bo ja nie mam dużo itemów. Doknes? Co? Mogę pożyczyć jakieś itemy? Nie. Szkoda? Chyba śnisz, że nie będziesz znowu jakiś pokój seksów budował jeszcze z moich surowców. I pokój seks? O czym ty mówisz? Dobra. Pierwsze to ja sobie może trochę zboża zbiorę. To jest co innego, kantorek. Ja sobie tutaj trochę... W ogóle wiesz, co jest fajne w mojej farmie? Że od razu chlebki dostaję, w sensie... bo villagerzy wyrzucają chlebki tak po prostu. Fajnie. I mam farmę chlebka. Fajnie, ja to cię zgapię, tylko musisz powiedzieć, jak to robi się dokładnie. Ojeju, to jest naprawdę trudne. W sensie wiesz, ile ja to odcinków robiłem? 8. To się składa, że 30 prawie. Jak 30 prawie. O nie, przyjąłem sekretacza. No nie, bo villagerowie to był jeden taki z marzeń, który chciałem tak jakby osiągnąć. I się nie udawało nigdy. Okej, dobra, ja też tak miałem, też tak mam. Dobra. Ja tu robię farmę kurczaków swoją. Dobra, ja sobie tej ja tu farmę kurczaków. No u siebie, w moim domku. Ale... Dealer. Co? Że co? No co? Ale jak to farmę kurczaków? Normalnie, kurczaki farmę. Farmę kurczaków, żeby... Kurczaki były, chcę jeść tutaj w moim domku. Ale... Mam jednego kurczaka. I prają drugiego. Miller! Co? Serio? No co? Nie zabijaj mi kurczaka, to jest mały kurczak. To jest Fred. Nie buduj mi swoich struktur znowu. Nie mam zamiaru. Skorzystaj sobie z wyjścia. Ukradłeś mi podłogę. Jaką podłogę ci ukradłem? No jeden biały klocek. Sorry, nie chcę gadać. Ja teraz zrobię zejście do kopalni swojej własnej oddzielnej, która będzie obok twojej. O nie, a ci zaraz na moje schody wykopiesz, ty. Jakie twoje schody? No tam są moje schody. Jakie schody? Nieważne może, żadne dealer. Nie ma schodów. Skończyło się. Patrz, 2 z takich chlebka po jednym zbieraniu, no i super. A nie, są schody, rzeczywiście. Wiecie co, może żeby jeszcze o nie ciągnąć, to ja tak myślę, że zakończę w tym momencie, bo się boję, co jeszcze tutaj dealer zbuduje, a nie chciałbym zaraz mieć tutaj plantacji marihuany pod swoim domkiem czy czegoś innego. Tak więc... Dealer. Ojeju. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka, jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zobaczcie poprzednie odcinki. Trzymajcie się, na razie. Nie, nie za miejsce. No i cześć.